Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: tak mówi Jahwe zastępów. Odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów, lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. Księga Zachariasza, 1:4. To jest dosyć ważne, żeby nie popełniać ponownie tego samego błędu. W 1898 roku ukazała się powieść Tytan. W tej historii oceaniczny liniowiec o tej samej nazwie ma 244 metry długości, jest największym statkiem tamtych czasów. Jest uważany za niezatapialny. 3000 pasażerów płynie nim z Nowego Jorku do Europy. Podczas podróży przez Atlantyk statek zderza się z górą lodową i tonie. Tylko 13 osób przeżyło tę katastrofę. W 1912 roku do służby jednej z linii oceanicznych zostaje oddany statek o nazwie Titanic. Ma 269 metrów długości i może przewozić 3000 pasażerów. Jest też największym statkiem swoich czasów, również uważany za niezatapialny. Podczas swojego dziewiczego rejsu z Europy do Nowego Jorku uderza w górę lodową i tonie. Uratowało się tylko 712 osób. Te dwa przypadki łączy jedna smutna okoliczność. Powieści. Na Tytanie jest zbyt mało łodzi ratunkowych. Podobnie jak 14 lat później na Titaniku. To, co wymyślił pisarz, jeden z najlepszych wówczas powieściopisarzy morskich historii, powtarza się w rzeczywistości. Budowany jest statek, największy w swoim czasie, ale zaplanowano zbyt mało łodzi ratunkowych, być może z powodów ekonomicznych, być może z aroganckiej beztroski. W przeciwieństwie do powieści Tytan, Biblia nie jest dziełem fantazji. Nie, Bóg jest jej autorem, pomysłodawcą, więc nie jest dziełem fantazji. Prawdomówny Bóg jest autorem Biblii, pomysłodawcą, tak jak mówi 1:22 listu Piotra. Czytamy w Biblii, że wszyscy ludzie są zgubieni, ale mogą być uratowani w cudzysłowiu łodzi ratunkowej Bożego Syna, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W niej wszyscy ludzie znajdą swoje bezpieczne miejsce. Wszyscy mogą być uratowani. Warunek ratunku jest tylko jeden. Trzeba w cudzysłowie wejść do tej łodzi ratunkowej, inaczej jesteśmy zgubieni. A jak wygląda sprawa z tobą? Czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa Chrystusa? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. To będzie tak, jakbyś wszedł do tej łodzi ratunkowej. Oczywiście nie ma mowy w Biblii o żadnej łodzi ratunkowej, jeśli chodzi o ten temat. To jest tylko takie figuratywne nawiązanie. Natomiast w rzeczywistości trzeba, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli nie chcesz iść do piekła, a chcesz iść do nieba. Nie zasłużyłeś na niebo, zasłużyłeś na piekło, ale nie musisz iść do piekła, na które zasłużyłeś. Możesz iść do nieba, na które nie zasłużyłeś. Wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, że uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, że zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Więc możesz w każdej chwili skorzystać z tego doskonałego dzieła Bożego, bo Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty raz na zawsze
gładząc wszystkie grzechy wszystkich ludzi, którzy mu wierzą, więc uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.